Witajcie z tej strony Mafia Solec i witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Przepraszam, jak ma pan na imię? Dobre, witam. Wrączkowski Eugeniusz, Mister Mormondo 15, Waderstadt, New Holland. Proszę ja was bardzo o dla jego Majsadur. Norbert już się bierze za drona, Sławek pięknie nam macha, tutaj nagrywa. No chyba ja wyłączę kamerę, po co ja będę nagrywał, tak? No nie będziemy tu konkurent. Ja konkurencji nie będę robił. Co tutaj się dzieje? Nie mówiłem wam wcześniej, bo chcieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik. A mianowicie robimy, można tak powiedzieć, kolejne targi, kolejne poletka pokazowe, ale teraz bardziej u nas. 20 do 30 km od Bytowa, powiedzmy tak może. Jak wszystko wypali, to prawdopodobnie widzimy się tutaj z wami na jesień, coś w podobnym stylu właśnie jak u Krzysia. Wjeżdżamy w pole, pierwsze co mamy, hulka zasypanego. Hulkiem objedziemy ze 3 razy dookoła i bierzemy się tak porządnie za siewy pole. Tak wszystko wam pokażę, jakie później odmiany będziemy mieli rozpisane i jakie odmiany właśnie pójdą tu pięknie. To, że Norbert nie ma zielonej bluzy, się... bo by mi przypominał, co tak nie wie. No szkoda, że zielonej bluzy nie wziął Adama właśnie takiej ja dla jego. Człowieku, to patrzy na mnie. To godo. Kurwa, uważaj. A co z ty? On ma złamane skrzydełko chyba. Nie. One tak mają? Ja, one tak mają. Super jest. Ostatnio jak brzegu przywadził, to dlatego tak się zrobiło. Od tamtej pory tak jest, czy nie? O Boże, to się rusza. O Jezu! Kreski może ci wyciąć, jakbyś chciał, ale nagrywałem chłopaki w... Jedno śmigło się nie kręci. Oni nie wiedzą, co się dzieje, nie? Bo żeśmy tyle vlogów nie nagrywali, że to jest po prostu szok. Tak. Ja właśnie z tym mówiłem, że w końcu kurde. Słuchajcie, w końcu Mafia Solec dla was nagrywa vlog. Ja teraz go obiecuję, że go na pewno skleję jak najszybciej. Jutro. Nie, naprawdę, usiądę. Oglądacie to 28 czerwca. na pewno tak nie będzie. Tak właśnie, tutaj pytanko od widzów od razu na zaś. Kiedy właśnie tutaj pojawi się vlog z Cianokosu, od Krzycha. Urwane drzwi. ITP ITD. Teraz uprawa posiewna. O kurde. Pierwsze siewy nie siadły, więc trzeba jeszcze raz talerzówką zrobić. Nie, naprawdę mega się cieszę, że to wypaliło tutaj. Fajny klimat w ogóle, zobaczcie sobie sami. Wszystkie pola wokół komina, że tak powiem. Na koło. Ale Adam ujęcia robi dla jego. Tą talerzówką teraz po tym sionym, żeby jeszcze raz to przemierzyć. Nie po sionym, nie po sionym.
Pogoda wreszcie dopisz. Której my dzisiaj mamy tak w ogóle? Kurwa, mówiłem, nie po siódmym. Siódmy czy szósty? Czy dziesiąty już, Matki Boże Pieniężnej? Szósty dzisiaj? Kurwa, jak on leci. No leci, leci. No to mamy dzisiaj 6 maja. Krzysiu chyba już jest po siewach. Szósty to jest 10 dni temu siał. Tak mi się wydaje, muszę się zapytać na pewno. Tak, do Krzysia zaraz zadzwonimy, zapytać, bo wiem, że już na pewno chłopaki z Romaxu przyjechali i już za te siewy się tam w okolicach wzięli. Zasiał pierwszego dnia, tak. To jest 10 dni temu. Tak, czyli 26 to jest taka optymalna u Krzysia, jak dobrze pamiętacie, data do siewu kukurydzy, bo praktycznie ostatnie lata non-stoper Krzysiu właśnie w to okienko pogodowe gdzieś tam z majsadurem trafia. Uważaj, bo to już nie te czasy, żeby tak se polatać, nie? Tak, tutaj. Także ja na pewno jakiś tam filmik lekki na początek wjedzie, ale tutaj będę bardziej chciał się przyłożyć do czegoś takiego, że weźmiemy się może za te vlogi, tylko że nie będę robił w większości filmików pod muzykę na start, bo największy z tym problem zawsze był, jak sami dobrze pamiętacie, że no teraz te prawa do muzy i to wszystko, no to już nie jest takie hop-siup. Najwięcej czasu zawsze schodziło ze znalezieniem piosenki i przez to tych vlogów mi się nie chciało robić. Teraz wydaje mi się, że jeżeli sobie gdzieś tam od czasu do czasu tylko będziemy ogarniać same vlogi bez muzy albo raz na jakiś czas, tak jak mówię, coś tam lekkiego pod muzykę, no to wtedy jo, renueczka ruszyła. Głównie wow, on ma nawigację? Jo, to jeszcze nie widział, żeby tak siali. A można to tak? Kurwa. Sąsiad w szoku. A co będziemy tu wsiwać? W tę szczelinę? Pszenicę. Minszanka. Ty, jak pod kątem nawigacja robi robotę. Ja pierdzielę. Nie widziałeś takich, co będziesz sobie chyba kupić, musisz taką, co? Ja ostatnio to na sobie powiedziałem, że jest taka aplikacja w telefonie i skurczy syn zainstalował i prysk, mówi, że zajebiście, nie? Bolek, ale te koła to mi tak szarpie w farmingu właśnie? Zawsze. A to tak. Nie wiem czemu, ale chyba ma problem ze zbieżnością. Nie, jak masz kurwa, jak masz zwarcie USB i ci kierownicy wyrywa. Nawigacja nagrywa i to, patrz to, stary, widzisz co on robi tym siewnikiem? Okej, bo ja nie widzę. Ja jestem silny. Jak on dookoła to objeżdża, co jest kur... Pierwszy raz tak poletka siana są majsadora chyba. Ładna, ta ładna. Ale... Ile trimble ma dokładności? 2 cm? Do 2 cm, RTK. No na RTK. Sino, sino. Kurde, zajebiście to sieje. O, na takich polach taka nawigacja robi robotę, nie? No. Bo jak masz płoskie takie jak u nas, to tam... Jo, nie? Jedziesz za tak. A tu poszło. On wie co robi. Bez kitu. Widzę, że się znamie na co. Tak, dokładnie. John Deere'owska nawigacja nawet tak dokładna nie jest. Nie. Powiem prawdę. A jednak, proszę bardzo. Ale trzeba było kupić. Jakby mu zginęła, to będzie wiadomo, gdzie jest. Ale ogólnie wiecie o tym, że jak latałem dronem, nie? To w nawigacji normalnie gubiła zasięg? Jak latałem dronem. No bo to, ja, no to on też się włączy przecież, nie? Jako tako z nawigacją. To wie czemu nie będę psuł czasami jakiegoś zasięgu, nie? Patrzymy człowieku! Koła, później kombajnista przyjedzie, nie? I tak będzie kurwa, jak to skosić. To sam sobie robotę spierdolisz. Poznaniakiem jechali. Idziemy zobaczyć. Sławku, powiedz mi, ile było mi odmian? Wszystkich chodź, pogadamy teraz sobie, mamy akurat chwilkę. Pogadamy, co my tu dzisiaj siejemy. Zaczynamy hulkiem, obsiewamy dookoła, bo później to będzie przed targami oczywiście wycinane, żeby wiecie, tak, było miejsce. Przygotujemy. Wszystko ładnie. Co z nowości? O, może tak, co takie co pierwsze pytanko. Dobrze, skoro jest pytanie o nowości, co będzie w nowym sezonie promowane? Będzie promowana oczywiście Charlotta. O kurde. To jest taka nowa odmiana, którą w tym momencie mamy na testach. Przyzwyczaiłem się zawsze, że jak macie nowości, to jest jakieś M29, B32. Ja wiem, że te numerki są popularne, tak. Ale przychodzimy z racji tego, że brakuje trochę właśnie nazw. O, 23. To jest tak, dobre. Tak, o, piękne, tak. Ręce nie mogę już. Tyle dozy, że sąsiody to zawału dostaną. Mamy powrót takiej odmiany jak 23C. To jest bardzo popularna odmiana, kiedy mamy problem z gruntami oraz niedoborami wody okresowymi, która fajnie się sprawdza, jest zarąbistym stegrinem. To taka plomka. Nagrywa? I też jeszcze tutaj powinniśmy mieć masa 195T. 190, nie, przepraszam, masa 195. Może gdzieś jest schowany. Tu mamy dynamit, to nie. Nie. Ale 300B. 4-3-1. Ma Mastodona. Albo jej nie mamy. No mea culpa, nie mamy 195, ale taki nie. Bardzo wczesny. Ma 26.
Beta ale jest. Skupiamy się tutaj głównie na kolekcji kiszonkowej, za wyjątkiem 23. Pokażemy nasze najlepsze kiszonki, naszą najlepszą, bezpieczną genetykę. To, co Majsterrod ma najfajniejszego do zaoferowania. No i pięknie. I o to właśnie... Tak. Dawać podychu teraz. Dobra, kapelusik. O, to jest białe rękawiczki. Zaraz z równiakami wysypę. No niektórzy już kukurydzę mają na wierzchu ogólnie. Gdzieś tam patrzyłem po tych grupach rolniczych, to u niektórych to już kukurydza na wierzchu jest, nie? Ale u nas to Pomorzu... Ale no to nie, tak. Było zimno na wiosnę. Było, ale to wszędzie było zimno. No u nas jeszcze w Solcu do tej pory jest zimno. Minus 10. Wiesz, brunami śnieg rozciągają, żeby na powietrze zboże. W bloku woda zamarzła, pierdoliło cały blok. A w bloku w Solcu kiedyś się poliło, bo gaz wybuchł. Tak było nie zresztą. Czekaj, ja to ogólnie my sobie zrobimy, bo to będzie tu ciągnie może stać, nie? To co ogarniemy, posegregujemy ją tu teraz. Żeby to było łatwiej później i szybciej do ogarniania. Z 28. Lo, ale tych odmian mamy. Hulk tu jest i zostaje na razie, bo to na koniec będzie dosiewany. 28A. T. 29T. Czekaj. 29 masz gdzieś tam? Nie, tu jest, dobra, mam trzeci worek. Tu już mam kolejną, tak powiem. Ona jest 300. B. Czekaj, tu jest. O, tu tego mamy dużo. Na stadonu. Czekaj. Co? 500 zł i 50 za wcofnięcie. Człowieku, ja tu się doszukać muszę mnie. Nie zagadywuj mnie tutaj. Jezus Maria. Ile odmian? Jeszcze 6. Co my tu mamy? 20. O, czekaj, ja gdzieś go potrzebował. Tutaj mamy, dobra, monsterka. 23 MT. 24C. Od razu do. Dobra. 16. Człowieku, będziemy handlować za to. Handel. Jedyna okazja. Wejdź, dzwoń, niech przyjeżdżają. Jedyna okazja, odmiany. Czekaj, 16 B szukam i nie widzę więcej. Tu pewnie będzie leżało. Powinna być. Bo starałem się dawać pod bawory. Albo nie będę rzeczywiście. Ty, ty szukałeś tej 400 chyba, nie? Nie, 431 B to jest wyłącznie. Naszego strategicznego partnera. 31B, dobra, tu jest, tu mam. Tu są? To tu dawaj wszystkie. Czekaj. No i dobra. Mamy to posegregowane. To jest dobrze. Jechać i siąć. Dobra, lecimy z Hulkiem, tak? Jo, to on jest otwarty, jo, ten miał być otwarty. Jo, teraz Hulka po środek. Wiesz, ten Hulk tu był siany, bo żeby był na tym. Żeby on będzie wycięty, nie? Do pokazów. Dobra. Czysto, panie majster. No i gradzi to. Tu wszystko pozamykane, jo. Trochę więcej chyba. Trochę mało.
fajne. Dosypać czy nie? A, starczy chyba, na te trzy przejazdy. Co tu było na stanowisku, ile tu obornika poszło? Proszę pochwalić się ładnie. Co tu było zrobione przed? Na jesieni poszedł głębosz. Wtedy to zostało na zimę, na wiosnę była talerzówka, nie? Obornik, gnojowica. O kurde, bogato. Znowu talerzówka, nie? I tak to czekało do siewu. W międzyczasie jakaś brona tylko dla pastów, nie? No i dzisiaj talerzówka po nawozie i siejemy, nie? Co tu było sypane za nawóz? 300 kg mocznika, 200 kg soli potasowej 60 i teraz sypiemy jeszcze w podsiewacz polidab 40%. Czyli na bogato jak u Krzysia. Także stanowisko będzie dobre. No tu siódma klasa ziemi chyba nie jest, nie? Taka wygląda na dość... No, dość nagrywamy? Dość, jest, nagrywamy? Nie, tak. Nagrywamy, bajery rujemy, kula się kręci i jedziemy. Jest impreza Mister Snaki, nie? Jo. Jest impreza na Mazeza. No to nie, to stanowisko dobre. No będzie fajnie, bo jeszcze tak nie było. Masz nowe GoPro? No nie, już mam je chwilę. Jo? Ja nawet nie wiem, jak jej kupiłem. Bogactwo! Ten. Jeszcze kiszonkowych pokazów nie było. To będzie fajna akcja, bo u Krzysia będziemy mieli... No na pewno nie chce mi się wierzyć, że jakiś rok będzie słaby, bo wiadomo, jak rok nie wypali, nie ma tej kukurydzy ładnej, no to się pokazów nie robi, nie? Mi się wydaje, że w tym roku, no... Teraz jest susza, można powiedzieć, ale ten deszcz, co był, dużo dał. I... Teraz ma być fajna pogoda. Zakład to 4 opaka, że będzie rok na kukurydzę. O, ogólnie... Ogólnie w tym roku naprawdę sprzedaż kukurydzy to już ruszyło o wiele wcześniej, bo ludzie się tak na kukurydzę rzucili, że praktycznie jak nie siali, to nie siali, a teraz wszyscy się na kukurydzę nagle rzucili, nie? Więc... Zobacz, co się stało teraz z nawozem, nie? No, fajna alternatywa to jest jednak ten słonecznik gdzieś. Myślę, że to w przeciągu 5 lat i naprawdę dużo ludzi ten słonecznik gdzieś tam będzie sobie chociaż kilka hektarów siało. Ale powracając do tego, co mówiłem, to fajnie, bo do Krzysia będziemy jechać na pokazy typowo stricte kukurydziane, że na ziarno, a tutaj będzie fajnie, bo pokaz będzie na kiszonkę, tak? Będziemy zbierać kiszonkowe. Trzeba będzie to wszystko obmyśleć, jak to ważyć i w ogóle. Trochę roboty będzie. No więc tutaj fajnie to będzie wyglądało, bo mówię, coś nowego zaczniemy i... Będą oporowi usługodawcy, to będzie dobrze. 60 odwozów będzie, żeby na spokojnie każdego zważyć, nie? Będziemy wiaderka sypać, pewnie będziemy po wiaderku odważać. Nie, jak mamy te nowe sieczkarnie, są to masz już te systemy wagowe, ile masy ona przez siebie przebiera i tak dalej. To wszystko jest wymierzone nawet, nie? No wiesz, jednak gdzieś tam... Powiem po chłopsku, na chłopski rozum to ja najlepiej. Łopierdolić pole dookoła w kwadrat. No to trzeba idealnie równy kwadrat wyciąć, wszystko pomierzyć i wtedy tak. I wtedy masz idealnie wagę. Tak, bo mówię, może to pole teraz nie wygląda na najrówniejsze, ale to będzie wszystko tak powycinane. Jest ten halk dookoła zasiany, jest dynamitu dużo nasiane, więc... Sprawa będzie fajnie też widać tego, jak wyglądać będzie, jakby to ci powiedzieć, wielkość tej kukurydzy, która będzie grubsza, która będzie miała słabszą kolbę, lepszą, tak, nie? Gdzieś tam jednak mimo wszystko też w kombajnach, jak kosiliśmy tą kukurydzę na ziarno, to gdzieś mimo wszystko jeszcze ważyliśmy, nie? Zawsze, bo nie chcieliśmy ufać tak do końca kombajnowi. No ale tutaj gdzieś tam będzie pewnie porównanie na pewno takie normalne i z kombajnu, jeżeli taka jakowa sieczkarnia będzie. Jury jest w oborze, jak coś. Jo, oni łby się powytyka im akurat, żeby popatrzyły sobie, nie? One niech oceniają. Ja już widzę, jak ta krowa Ringer wychodzi i tu jedna szóstka, druga piątka ma oceny, nie? I przechodzi tak. Byk człowieku z cygarem se stoi w oborze. Kolbę se mieli, o, dla jego. Oto Hulk pewnie. Oto Hulk pewnie. Ten Hulk taki pryma sort, nie za gruby, nie to za nie je licha kukurydza. Ale kolba ale też dobrze je dobra. Wysuszony. To je lepszy kolba, niż kuch. Kolba też je dobra. Nie ma co narzekać. Ja tu rzuciłem. Wolek, dawno się nie widziałem z kamerą na głowie, wie? Ja siebie też dawno nie widziałem. Ja ci pokażę, u siebie na nagraniu, jak wyglądasz pięknie. Naprawdę. Dziękuję serdecznie. Kiedyś to non-stop kamera na głowie. Ale ja się cieszę. Ja przed chwilą sobie włączyłem zobaczyć, nie? Czy wszystko jest dobrze poustawiane i w ogóle. Drugo, to najważniejsze. Tak, to jest najważniejsze. Ja tu przed chwilą właśnie ludziom do kamery gadałem, że fajnie by było tak, skoro ten pierwszy sezon mieszkamy tak blisko siebie, we trójkę, żeby pojeździć trochę po jakichś fajniejszych akcjach. Bo brakuje tego. Nie, ja już powiedziałem, że ja przez to zawsze się ociągałem z tymi vlogami.
nie chciało mi się, bo ja lubiłem zawsze nagrywać pod muzykę. Ale ostatnie lata to są takie prawa autorskie, że ciężko znaleźć muzę. I mi przez to się nie chciało nagrywać. Ja chyba będę teraz jeździł po prostu, nagrywał vlogi. Będziemy jeździć razem. Ale nie będę robił głównie często filmów pod muzykę. Może jak jakaś konkretna akcja się trafi, to kilka wstawek pod jakieś po prostu, żeby coś trafić. Ale głównie będę chciał po prostu jeździć na same vlogi. Będziemy jeździć, tam mamy kamerzystę, proszę bardzo. Bo nagranie vloga u tego pana na przykład, bo fajne nowe nabytki przyjdą w tym roku i w ogóle. To jest, no jechać. Zapraszasz nas do siebie? Jechać na godzinę na przykład, to dla jego. Tak. Czy to zwiastun, czy taki zwiastun? Już wszyscy widzieli nowy nabytek. Ja powiem tak. Tutaj do kamery. Pozdrawiam Adama Zagrosieci. Najlepszy przedstawiciel. Ja też pozdrawiam, dorzucę się. Pozdrawiam. Dorzucamy się tutaj do życzeń noworocznych, także... Także Adam. Także tutaj mówię, nagranie takiego vloga na szybkości to jest na przykład pojechanie sobie na godzinę, nie? I później jak ja nagram vloga, bo jak sklejam od Krzysia, to muszę po kilka razy obejrzeć, wiecie, dociąć, poogarniać. Ale tak jak ja będę nagrywał vloga, to wiem, co ja nagram, to jest szybciej obrobić. Także mówię, mam nadzieję, że w tym roku ten kanał po prostu troszkę ruszy. Jutro jest sobota, jutro opryskiwać przyjeżdża. Co? Miałeś nie mówić o tym nowym nabytku, a to Biarcki, 12 metrów. Metrów tylko, to wiesz. Chyba twoja. Masz 26R. Mamy zaproszenie na upadłego Amazona. O! Kiedyś był upadły John Deere chyba, tak? Czy jakoś tak? Wszystko było upadłe. Ogólnie to teraz w Polsce to każdy kanał taki powinien, upadła gospodarka i reszta, nie? Jakieś miękkie bajery. Elegancja Francja ogółem całe te. Ile tu jest? Półtora? Ponad 2 hektary w tym. Ponad 2 tu jest? A bo tam jeszcze idzie za tym, tam jeszcze idzie clean. A no tak, dobra, faktycznie. A tam, w tamtej? Tam będzie 1,20 hektara. No to się chyba powinniśmy wyrobić z tym wszystkim tutaj. Czy ty się martwisz, Bolek? Tam za to górko będzie premium, nie? Tak będzie. Tam będzie obalona sieczkarnia. Ok. Jak będzie mokro, ja ci mówię, że słuchaj, jak będzie koszenie kukurydzy, to tytuł filmiku taki: obalona sieczkarnia, najebani traktorzyści, ciągnik w rowie. Drzewo wyrosło na polu, złota kolba. I tak piszesz na czołówce, tak się kosi na Kaszubach. No, dokładnie. To jest najlepszy nagłówek tego wszystkiego. No. Tak się kosi na Kaszubach. I nie ma lepy. Operator sieczkarni z skrzynką piwa wychodzi. Dzień dobry, my kosić przyjechali. Hardkorowe koszenie kukurydzy. Kamienie będziemy zbierać. Kamienie. Wszyscy muszą iść kamienie zbierać. No to potrafimy wykorzystać wszystko. Jo. Tyle ludzi do zbierania kamieni, to ja pierdzielę. Wszystkie kamienie. Macie bezorkę? Jak długo? 6 lat. Ja 12. Mam klasę bezorki, 12 lat. I co, rośnie coś? Rośnie. Czy chwasty już nie chcą rosnąć? Las też rośnie, wszystko rośnie. Chwasty nie chcą rosnąć? Ani chwasty nie chcą. Ale ja panu powiem, ale bieda ściewnik, nawet znaczników nie mają. No nawet znaczników nie mają, no. Widziałeś to, nie Seba? No to jak to w leasingu, to wiesz. No a, no, to już komornik zabrała. W leasingu się wszystkie koszty liczy. Co teraz siemy? Kukurydzę najlepiej. No, to ja też wiem, ale to tego 29 te? Nie, kurde, my słoneczni przypadli. Zostało 30 alu, więc rzucimy prawdopodobnie 4. No. Dobra, to 4-3-1B, jo? To idę wziąć. Zobacz, to ile kukurydzy mi tu mamy. My na krabi. To mamy. Dobra, niech szli. Tak, czyli pierwsi do koryta. Najwięcej robią pierwsi do koryta. Ale zjebałem. No dobra. A tak prawo się było. Przejrzane, wszystko tam czytane o takich rzeczach. Słuchaj, pole weryfikuje, zawsze mówię. Ja wiem. Dlatego ja mogę się
że tak powiem, nad wszystkim spuszczę, tak jak nie będę miał w pewnym momencie wody, to nic mi nie da. To słuchaj, to tak samo jak u mnie, na zasadzie ja mam 5-6 klasę, w momencie jak przychodzi susza, nagle mi pięknie wychodzi bierzmienność glebowa. No. Ja mogę mieć najlepszą kukurydzę od siebie. W zeszłym roku właśnie specjalnie zasiałem sobie ten słonecznik na próbę, na pałę, no pierdol. I widziałem taką różnicę pomiędzy słonecznikiem a kukurydzą, że się w głowie nie mieści. Słonecznik otworzył się rano, nie padało przecież to miesiąc, a skwar był 30 stopni. On się otworzył, on 2 godziny był taki pomarszczony i później o 13 się robił ten liść taki ładny i przyjmował słońce. I on za tym słońcem tak powiem. I szedł sobie. I szedł. Na wieczorem przyjeżdżasz, on jest z drugiej strony. Co tu jest grane? Kto mi, co to wiało czy co? Kumpel mnie wywiózł na żwirownię na taką, wiesz, kupił jedną z naszych odmian 85. Pokaż, gdzie to zasiałeś. Pojechaliśmy, piachy, wiesz, tam kukurydza nie urośnie. Później go się pytam, wiesz, bo on mucił 11 listopada. Ile ci wyszło? 3,23 na 300. Przy 2,5 to z kukurydzy by tyle nie wyciągnął. No, no, no. Dobra, jadzie. Jadę z panem. Coś pan się tam reklamuje z usługami, czy niezbyt? Nie, nie reklamuję, bo nie było gdzie. Nie, znaczy się na telefonie. To coś możemy wspomnieć, co? No. Pan ma jakiś numer telefonu do tego? To bym w opisie by tam podali, nie? Albo potem maila. Albo maila. No. Jo, bo to na telefon to różne ludzie lubią dzwonić się. Będą dzwonić, wtedy się będzie pytać. A za ile? A za ile? A jak ten siewnik chodzi? Pania, to tak na pewno dobrze posieje? No. Ale jak pan tak zapierdalasz tak 13-14 na godzinę? Jak to idzie? Co to, jak to może się? Jak to się? My tu siedzimy. My tu ręcznie się i to szybciej wychodzi. Panie, po ile pan siejesz? Po 150. No kurde, panie, u nas po 130 siejo. Ale są takie asy, nie? Stawki takie poszły, że no niestety, no mamy 200, jo. Mamy po 7 zł ropę, ponad kurwa, mamy musi części w ogóle, ta nie? Ta maszyna na dzień dzisiejszy kosztuje 70 tysięcy więcej niż jak dałem w zeszłym roku. 250 tysięcy kosztowała w lutym, nie wiem ile teraz kosztuje. Netto, mówimy 200, o cenach netto. Ja dałem 180. No, ale i wszystko ceny netto jak coś, no, nie? W zeszłym roku. A oczywiście teraz elegancko podateczki, 23% od tego. To 250 tysięcy to macie 310 brutto gdzieś wychodzi jakoś tak. Także taka maszyna 310 brutto to się zwróci... No. Obliczcie sobie to sami, jak to się wam zwróci, to już kapitalka w siewniku do roboty, nie? No. Do tego jeszcze amortyzacja ciągnika. Tak, wasz czas? Tak. Bo coś też zarobić musicie? Tak, operator za darmo też nie chce. Właśnie. I traktor też coś musi wybić. No. Obsada, jak oczu mamy 80 tysięcy nasion, tak? No, 85-86. No jak coś, to numer do pana tutaj, co sieje nam kukurydzę, pan Wiesław, tak? Będzie podany tam w opisie, e-mail, możecie dzwonić się pytać, okolice Bytowa, Kościerzyny, tak? Tak, Chojnice. Chojnice, Miastko, tak, tamte strony, Słupsk też, przy tam większej ilości hektarów to może zawsze dojechać, nie? Tak. Cena uczciwa. Jak u Kaszubów. Jo, jak u Kaszubów się idzie dogadać. Ścieżki też ma siewnik, jakby ktoś chciał zrobić? No, ale to jest strasznie problematyczne, nie? No. To lepiej jest wynająć usługę oprysku na międzyrzędowych kołach. No. I to będzie dużo bezpieczniejsze. Kolejny ten dzwoni, klient kolejny dzwoni. No. Nie traci się tyle, bo co prawda ja w zeszłym roku testowałem na swoim polu właśnie, czy tempo ogarnie te ścieżki, nie? No. Przy 27-metrowym opryskiwaczu trzeba było bardzo dużo najazdów robić, nie? No. Znaczy się jeździ zawsze jeden obok drugiego. No. A tu ja sobie wybieram linię taką, jak mi pasuje, nie? I co? I teraz to mamy, on nie sieje, tak? I nie, teraz wie, o, piąta, widzicie, czwarta, trzecia, druga i pierwsza. I widzi, ta, i sieje. I tutaj ta zielona, tak jakby te są kropeczki nad tym, tak? To jest norma. Dokładność. Do góry mamy ilość podwojeń, tak? A na dół mamy ilość upustów, czyli jak no. mało powietrza dojdzie, to spadnie ziarno z powrotem z tarczki. Także tu się granica waha 98-99%, nie? To już taki siewnik. 12 na godzinę, a przy 14, jak się go dobrze wykalibruje, to potrafi tak samo być. Nie? To już taki siewnik na wypasie, można powiedzieć. No tu jest wzięte wszystko, co mogło być. No nie wiem, czy. No i nie mam jedynie mikrogranulatu, bo ja w to nie wierzę. Czy ktoś znaczy, to tam mało ludzi to stosuje. No, u nas bynajmniej tak nie. Słyszałem, tak że to się bardzo dobrze sprawdza w burakach, no, ewentualnie w burakach, ale tak. Wreszcie, czy to się w innych. Nie, u nas buraków się nie sieje. No, my buraki to jedynie te pastewne.
Buraki to jedynie do ogródka. Do ogródka. Siejemy dzisiaj poletka, jakby ktoś nie wiedział. Pokazowy majsadur. Pan Wiesiu sieje. Siewnik sieje. Siewnik sieje. Jest operator. Operator. Szef operatorem całej firmy usługowej. Co, jeszcze jakieś usługi prowadzicie, czy tylko siewy? Nie, no tam jakieś opryski, czy nawozy rozsiewanie, bo to też wszystko już na dźwięk. Jakby ktoś chciał, tak, wszystko, wszystko z dokładnością do 2 cm, tak? Tu macie nakładkę tam u góry, nie wiem czy będzie widać, 0,00, 0,03. No, także na naprawdę siewnik z dokładnością. Tą dokładność tego siewnika jest najbardziej widać już po wschodach, nie? Wtedy no. Ładnie jest widać, jak są sekcje podcinane. U mnie było tak samo, jak siałem, siewnikiem były jakieś nierówności, no. To traktor tak cały czas jeździł. Tak. Siewnik tak, ja mówię, jak to będzie posiane, no, nie? To bo zobacz, a to wygląda jakby krzywo strzał, nie? Jo, a no. Po wschodach, powiem panu, bajka. Tak, zero. Gryza się już ten, otworzy, to jo. Tego nie ma widać. Zero tak zwanych, nie wiem jak to u was się mówi, u nas się streki na to mówi. Tak, a chyba się mówi strek. Strek, nie? To jest richtig po naszemu. Jo, zero streków, zero niczego po tej nawigacji, naprawdę. Jeżeli chodzi o nawigację w dzisiejszych czasach, nie zainwestować w coś takiego, no to... No mi się nawigacja już, ja mam 3 lata ją, trzeci sezon teraz leci. No. To teraz przy tych właśnie usługach tego kukurydzy. Każdy patrzy. Bo rzepak jeszcze sieje. No. Też punktowo co 45 cm. No właśnie ja chciałem rzepak spróbować właśnie w tej technologii zasiać. No to widzisz, to ty już będziesz musiał dzwonić do mnie. No jak tego, nie? No. Tak właśnie pierwszy rok rzepaku i tak 20 hektarów chcę posiać, nie? O, no na próbę. To grubo. Ja też pierwszy rok w zeszłym roku posiałem to w Striptilu. No. Akurat technologią nie czerwonych bocianów, tylko tą drugą, żółtą. Aha, Mzuri. Ładnie, no ładnie mi to się podobało, tylko taki pech przyszedł, że te 20 hektarów potraktowały mi jelenie i doszczętnie, nie? Plon jaki wyszedł na 4-6 klasie, to było to na 200. Słabo, nie? Bardzo słabo. To... Większe nakłady, nie? Och, nakłady były niesamowite, bo tam jeszcze dodatkowa ochrona poszła, no ale co? No, na pierwszy strzał taki rzepak. No w tym roku też drugi raz rzepak zasiany, 15 hektarów też jelenie potraktowało, ale... Zobaczymy. To trochę inaczej, nie? Przed jeleniami, szanujmy się, nie da się rady ogrodzić, chyba że jakieś 2-metrowe do góry to się da. Tak. Ale to... Widziałem jeden patent, to facet miał ogrodzone blachą trapezową. Widziałem też, a na kukurydze widziałem taki patent. Tak. To taki jeden duży kukurydziany gospodarz w okolicach miastka właśnie, to... Blachą. I to wygląda fajnie akurat. Tam nie ma tego, żeby... U nas... Ewentualnie taran. Też taki duży gospodarz, dosyć tutaj w okolicach Gostkowo gospodarzy, może pan kojarzy Dyszer. Też ma właśnie blachło ogrodzone dookoła i właśnie bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Zero dzików też, nie? No, żadnego ASF-u ani nic nie ma i bajka, nie? Tym bardziej jak ktoś ma w dzisiejszych czasach świnie, to jest dzisiaj ciężki temat. Zresztą nie będziemy się wypowiadać w filmikach, bo co? Różnie to... Różne osoby słuchają. Kto ma hodowlę, to wie co to jest. Jo. Kto zrozumie, ten zrozumie. Gadają, że to co żre i sra pieniędzy nie da, niestety. Tyle. Niestety. Hodowla to w dzisiejszych czasach to jest tylko i wyłącznie utrapienie. No tak, ale wie pan, jeżeli jak ktoś ma przykładowo tylko roślinną produkcję, no to tak. Co? Jeden rok suszy, drugi, trzeci i tak. Pozamiatany jesteś, nie? Dokładnie. Także mówię. No i co, no New Holland 120 koni? 135, no ale 120 ma w podstawie, tak? 115. I, i radzi sobie. Dobrą pompę akurat, no to niestety, on by z tempo nie polatał, nie? Bo... Ja mam tą 120 kupione od właśnie tutaj Adama z Agrosieci. Bo to jest pana też kolega, nie? Tak. No to mam... Adama jadę po kolegach. Jo? Tak. No, to pan go może pozdrowić. Ja mam właśnie od niego tą 120. To normalnie siewnik 3-tonowy nadbudowany. I leci, nie? Na talerzówce? Agromasza SE300. Jest... Powiem tak, swoją robotę wykona. No tak, tak, nie, ja nie mówię, mogę narzekać na Agromaszę. No, ale... Wiem, że łatwiej to się... Ja miałem wybór pomiędzy Agromaszem a Pottingerem, akurat to... Tak, pierwszą maszynę Pottingera kupiłem, Gruber, później kosiarkę dyskową. No. Później mówię, no tak, te kolory mi ładnie pasują, to już niech jest, nie? Tak. Myśmy wzięli akurat Agromasza, bo to akurat stało i to było, to co tam, nie? Ale nie jest zły siewnik, mówię, ale czy drugi raz byśmy go kupili, to tak, by się musiał porządnie zastanowić, nie? Teraz generalnie coś kupić, no to trzeba się 3 razy zastanawiać, czy nie lepiej naprawdę wynająć kogoś konkretnego, kto przyjedzie, nie? Posieje ci to, konkretnie. Zapłacisz, masz problem z głowy.
piszcz, jak jest koniec pola się zbliża, nie? Tak, tak, że no. Czasami jak zasypiam, no. To żebym się obudził na koniec i żebym go nawrócił, A były takie sytuacje w sezonie? Nie, zasypiać nie, ale czasami jest taka sytuacja, jak teraz mamy zajebiście dużą suszę i czasami tak się ustawisz, że wiatr susza. Idzie razem z tobą. Jo. Z tym kurzem razem. Ja miałem. I nawet nie wiesz, gdzie jest koniec pola. Akurat nawigacja tu ci pomoże to, że nie dość, że cię prowadzi, to jeszcze pokazuje ci, gdzie jest koniec pola. I... To niekiedy ratuje, naprawdę. I co, teraz byśmy zwykłym siewnikiem jechali, byśmy cały rząd 6 przesiali, a tak zasiejemy 2. 3. 3 wyjdą? Zaraz zobaczymy ile. Jedna się włączyła, druga się włączyła i trzecia się włączyła. To 3 zasiejemy. I czwarta. No i się trzecia wyłączyła, druga się włączyła i pierwsza też. I stop, koniec roboty. Mamy opiechane pole, pole nam zrobiło 2,06 i obsadę mamy na 2,06 hektara. No i idealnie. Wyszło 2,6 hektara i teraz mamy całe pole... 2,06 hektara? Tak. Teraz mamy całe pole narysowane, że tak powiem. I potem jak przykładowo pan by chciał zaroksiać, tak. To tylko pan pole przyjeżdża, ładuje pan tego i... Jadę po tej samej linii. I po tych samych liniach. I co, i bo teraz powoli nie prostą od strony, a teraz przykładowo jak pan by zaczął, to dookoła pan musi jeszcze raz objechać. Tak. Dookoła jeszcze raz, ale w środku w kawałku już będzie okej. Okay. Tak. No to... To fajnie i tak wyszło. I co, i na New Holanda nie można narzekać? Nie narzekam. To chodzi jeszcze. Ja mam, tak się składa, że to 10 lat już teraz mija, no. Tak go mam, za miesiąc. Ile mam godzin? Mam nastukane nim 8400, no. No to jest prawie 900 godzin rocznie, no w tym roku on 9000 przekroczy na pewno. No. Remont jaki był, no to był przedni most robiony, a tak... No jo, to wiadomo, turnie. Ale to prawdopodobnie też trochę fabryka w tym dała ciała, bo... No. Później poprawiła to i w to się już później nie psuje. I to było bardzo dużo egzemplarzy w New Holandzie, że śruby puszczały i atak po prostu cały był zmasakrowany. No ale to było zrobione i no, tego za czasu co? On jest codziennie użytkowany praktycznie. Nie ma lekko. Koledzy się śmieją, że kto chce wytestować ten New Holanda, to zapraszamy do pana. Przyjedzie do mnie i ja wystawię opinię. No i dobra. Ja mogę jechać ją. No. Znowu do puszczenia? Tu. Słuchaj, dotykujemy mi w sercu, bo to koło wie. A nie, to jest wtedy, skoro w koło jest. No, skoro jest w koło. Panie robienie, nie. Cześć. Szukacie może kolegów? Nie, do widzenia. Czekamy kamerzysty. Ja jednego bym się szybko. Nie, fajnie nagrałem. Super. Zajebiście, pan fajnie ze mną gadał. Nie, gadaliśmy kierowcę. Opinia o siewniku nagrana, o tego usługodawcy. Posianie polety. E-mail podasz. To nie jest tak, dobrze. To nie podaż, jest taka. Właśnie, i teraz zacznijmy z taką kwestią, bo zobaczcie. Jest dużo usługantów w okolicy. Ale nie każdy by chciał takie. Powiem panu, powiem brzydko mówiąc. Szczerze, Adaś, w chuj. Szczerze. Dużo ile, ich jest. Chcę za tą robotę. I powiem wam, dużo by przyjechało jakimiś siewnikami nie będę X. Mówił jak. Siewnikami X by przyjechało Gazpromu. I by tu taką odwaliło manianę, bo tak, byłoby pozakładane, ponasiewane. No, i na końcu. Byłoby napisane cały czas do poprzeczniaka, czyli mielibyśmy pole później do pokazów takie. Tak. Ale no to już mówię, to zdarzyło. Gdyby się sieczkarnią by się przewrócił w polu. To zależy, już mówię, od kierowcy, od sieczkarni. Sieczkarnia by jęczała. Nie, mówię, do sieczkarni jeszcze idzie to robić, ale jakby miał... Tak mówię, to nie jest takie kopciu, bo to mówię, co chwilę robić 2-3 przejazdy, musisz przyjechać, to nie każdemu się chce, nie? Tak. A jednak no czas płynie. Dobra, wszystko włączone, kurde, powiem wam, że normalnie tak przyjechać na pole, fajna sprawa, nie? To jest coś pięknego, kurde, chyba z pół roku nie nagrywałem nic totalnie. No trzeba takie coś robić teraz, chociaż no. Raz w tygodniu, raz co dwa tygodnie, jak będzie akcja się trzeba. Wiecie, teraz jest inaczej, bo jesteśmy wszyscy w trójkę i to jak jednego nie ma, to już nie ponagrywamy se farminga, tylko wszyscy jedziemy se pięknie na nagrywanko vloga jakiegoś. Więc spoko, tak kurde patrzę, mówię, jakie ujęcie by tu... Nie puściły na tych gałęziach. Mówię, jakie ujęcie by mnie się tu przydało, a patrzę, mówię, kurna dziot widzę. Pięknie se tu stoi, jaki krzoczek. Daj mu. Ale jest klimat, widać, że to kaszebę. Nie, jest medlewaj. To jest właśnie, że u nas jak staniesz, to widzisz trzy wsie naokoło, tak? No. A tutaj jak staniesz, to jak widzisz 3-4 domy. I sąsiada może jak 10 metrów od ciebie dali stoi, to dobrze. Pod tym względem naprawdę trzeba się cieszyć. O, dla jego jak tutaj przyjedzie, to będzie coś pięknego. On będzie teraz na środku, no.
Czekajcie. Nie mam tej rączki, bo jej totalnie zapomniałem, ale ładnie. Co z tego, że kurde, powiem wam, naprawdę jakość jest wspaniała na tym małym ekraniku. A niestety Vegas później to trochę psuje, ale nie mam ochoty uczyć się ogarniać, wiecie, nowego jakiegoś programu, nie? Chciałem tego Adobe Premiere sprawdzić. O, dużo ludzi to poleca też, ale kurde, nie wiem, czy mi się chce uczyć. Tyle lat na jednym. To jedno, ale wiesz, dostępność, czy uda się to ogarnąć dla nas po prostu. W tych czasach czego się nie da ogarnąć. Więc też myślałem o tym. Mam kilka fajnych ujęć, więc na pewno fajnie się to powinno, kurnać, tu pozgrywać nam. Krzysiu zagro kuzynów chyba właśnie premierem to obrabia. Kaski też chyba kiedyś, jak dobrze pamiętam, też ogarniał właśnie. O, Mlecyk ostatni w tym sezonie. Akurat pierwszy. O, tam jeszcze jeden jest, to chuj. Czekaj, co tu mamy? O, tu jeszcze dla jego. Jak już jestem w jednym miejscu, to takie piękne, wiosenne klimaty. Och, ach, te klimaty. Lubię takie przezymowane ujęcia. Jak starzy widzowie pamiętają, że tak było, nie roz, się tak nagrywało. Bronek już pojechał. My też zaraz się zwijamy. Jeszcze kilka ujęć właśnie chciałem dograć, także końcówkę tego vloga. Myślę, że fajnie, bo będziemy tutaj przyjeżdżać co jakieś 4 tygodnie może, może troszkę dłużej, żeby po prostu ogarnąć. Czekajcie, mieli tu chyba wysiewać cały ten trójkąt. I co tu teraz będzie? Będzie cofanko, dobra. Czyż nie? Czekajcie, bo czyż nie to kwitną chyba czyż nie już. Co robią chłopaki? Bo nie chce mi się wierzyć, że nie starczyło ziarek na te... Czemu? Jak tylko oni skończyli? Ta zmiana jedna poszła. No i tak. Pewnie będzie szła jako osoba. To ta miała być już na wszystko. Tak! A to było wieźle wsypane. A to tak wszędzie wsypujemy po tyle. Ale maluteńko, to nie wiem, a. Czy to wystarczyło do końca. Bo tu już chcieliśmy ten clean obsiać, bo tu wiecie, no to się nie da jakoś tego już ogarnąć, żeby to w miarę było pole za bardzo sklina. Więc po prostu to będzie wykoszone przed targami już, to wiecie, żeby to będzie ogarnięte. Ogólnie nawet nie wiem, czy tu nie będzie, mieliśmy tutaj parking ogarniać, ale to prawdopodobnie wtedy ten cały clean to będzie parking. To będzie wcześniej wykoszone, zmulczowane, więc spoko. Pewnie też Talex będzie na tych targach. Ewentualnie tam parking na tym właśnie, na górze tam będą też wystawy. Tutaj właśnie jakiś parking. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo to mówię, jeszcze to może być różnie, kurde, kataklizm tak, przyjść. Dokładnie, wiesz, kukurydza nie wyrośnie, nie wiadomo co to przyjdzie. Za 3-4 miesiące. Przyjdzie gradowicie w lipcu i dziękuję, dobranoc, tak jak to było w tamtym roku. Czy poprzednich latach, więc to tam nie ma co się na razie tak wybiegać w przyszłość. Ważne, że no najgorzej zacząć, tak? Pierwszy rok, no tak fajnie, że to się udało ogarnąć, trochę ogarniania było. Tutaj wielkie podziękowania dla Majsadura, oczywiście kolejny raz pięknie się chłopaki spisali. Więc fajnie, bo tam mamy u Krzysia Tomeczka, tu mamy Sławka, więc będzie naprawdę spoko to poogarniać. Także co, nie będziemy wam zamulać. Myślę, że częściej będziemy teraz kręcić vlogi, więc będą najwyżej krótsze, ale częściej. Mam nadzieję, że uda się tego utrzymać. Nie robimy progu łapek, bo to nie ma sensu żadnego, jakiegokolwiek. Także jak wam, tak, jeżeli wam się spodoba vlog, to zostawcie fajną łapę w górę, może się uda odbudować trochę te zasięgi na tym kanale. I co, my się z wami żegnamy do kolejnego vloga. Co tu się będzie działo, zobaczycie jeszcze. Także na razie, szała, elu. Na razie.